Zrobione. Dobrze, moi drodzy, kolejne godzinki, kolejne giereczki. Versus Flyer Discard. Ciśniemy naszym deczkiem złożonym i będziecie trzeba zastanowić, co zrobić następne. Myślę, że będziemy raczej tutaj szli metodą podbohaterów składać. Znaczy, metodą podbohaterów będziemy składać deki, bo ciężko tak inaczej ogarnąć. A póki co mamy nasz deczek i teraz tak. To wyrzucę. Pierwsza, druga, więc wyrzucimy drugą i poszukamy na trzecią i poszukamy czegoś do zdiskardowania. Mamy do zdiskardowania i mamy takie na, powiedzmy, że trzecią. No i mamy to na miliardową. A póki co ziomeczek wlatuje na stół i jedzie w goście. Bla. Moja żona będzie zazdrosna, że więcej czasu spędzam z tobą niż z nią. Że tak powiem, możesz powiedzieć żonie, że nie jest pierwsza. Bo nie wiem, czy to w sobie komplement, czy nie, ale słyszałem to już nieraz. Nawet słyszę to dosyć często. Nawet ostatnio, jak byłem na spacerze z Batą, to podbiegła do mnie jakaś dziewczyna i mówi: muszę sobie zrobić z tobą fotkę, mój mąż będzie taki zazdrosny, że cię spotkam, ciągle cię ogląda i mnie denerwujesz, bo ciągle przed tobą, z tobą siedzi, a nie ze mną. Serio, taka była akcja. Dobra, pojąc. No niech będzie. Zadam jakiś tam damage i tyle. A my sobie polecimy z tym gościem. Pytanie, czy będziemy chcieli atakować tym, ale nad tym się zastanowimy za chwilę. Na przykład w mojej turze. Okej. Widzę, że gra się spodobała. No tak, no oczywiście, wiecie, no mi się spodobała. Aha, okej, taki mam plan. Mi się ta gra spodobała 2 tygodnie temu, jak w nią grałem, nie? No bo tam byliśmy w Dublinie z paroma osobami i graliśmy w to. Ja już wtedy się zakochałem. Wiecie, ja jestem fanem karcianek, no. Co byście nie chcieli o tym myśleć? Wyrzucę tego, bo dwóch i tak nie zagram. Ale co byście nie chcieli o tym myśleć, to ja jestem fanem karcianek i kocham karcianki. Dostaję nową super hiper karciankę od super hiper firmy, która zapowiada się super hiper. No to, no mi się musiała spodobać, nie? To nie jest tak, czy mi się spodobała, czy mi się nie spodobała, mi się po prostu musiała spodobać. Stan, no dobra, niech będzie stan. Czy ja chcę atakować? No wydaje mi się, że w tym układzie nie, bo nie chcę się wbić w tego gościa. Zgrani. No tutaj możemy sobie zagrać to, nic nie stoi na przeszkodzie. Jedyne co to manę tracę, ale i tak mam jeden spell many i 2 many zostaje mi, więc i tak będę miał 3 many. I 3 punkty spell many. O, więc możemy tak sobie zrobić. Może nie umrze jak artefakt. To znaczy, to nie wiem, dlaczego artefakt, gra, która została wydana w tak gówniany sposób i cała otoczka wokół tego była taką żenadą, że szkoda gadać. Porównujecie do tego, chłopaki, no tak, nie powiedziałbym, że to najlepsze porównanie. On nie może blokować, więc on mi jakoś super mocno nie przeszkadza przy atakowaniu, a chcemy atakować tutaj. Pas. Okej, okay, mamy takie cudo. Tu myślę, że jest jedna opcja taka fajna, dosyć mocno. No i już po tej opcji. Znaczy, że nie, nawet nie jest tak źle. Weźmiemy sobie tak, zgrapujemy sobie tego, żeby zabił se to. To mi niepotrzebne, to nie może blokować. To jak zablokuje cokolwiek, to umiera i to tak samo. W związku z czym to wydaje się być całkiem optymalnym rozwiązaniem. Okej. Okay. Zablokuje, ale quick attack zabije to. Tak, mamy quick attack, mamy, więc w ataku pierwszy, ona pierwszy element dodaje.
A tutaj mamy 3 życia, więc przeżyjemy to. No jest do pałeczka, okej, okay, ale to będzie wymiana 2 za 1, więc tragedii nie ma. Moim skromnym zdaniem. Okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. I kończymy rundę, nic więcej tu robić nie będę. Czy uważasz, że ta gierka ma szansę przerostu na najlepszą karciankę świata Hearthstone'a? Znaczy, powiem wam tak. Czy wy jesteście niewidomi? Bez obrazy, bo nie chcę tutaj nikogo urazić, ale... Ale czytam dzisiaj różne czaty i ciągle widzę pytanie, czy karcianka, czy ta gra może pobić Hearthstone'a. Ale... Hearthstone... Umiera! Hearthstone traci zainteresowanie od ponad 2 lat. Chwilę, to jest... Dobra, musimy to ten... Ta gra nie musi pobijać Hearthstone'a, bo Hearthstone w tym momencie jest w dupie. Zainteresowanie Hearthstone'em jest tak niskie, że szkoda gadać, więc ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, skąd są te pytania. Popatrzcie sobie na statystyki oglądalności Hearthstone'a, czy na Google Trends. Hearthstone leży i kwiczy, i wiecie... Nie ma tak naprawdę co się zastanawiać, czy ta karcianka gdzieś tam może pokonać Hearthstone'a. Tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, Hearthstone sam się pokonuje. Więc rozważanie nad tym, czy ta gra pokona, czy nie pokona Hearthstone'a, no wydaje mi się chybionym pomysłem. Chyba że o czymś nie wiem. O, dlaczego mi zabijasz Jinx, ty pało jedno? Niedobrze. Ain't good. Dobra, nic tutaj nie zrobimy poza atakiem ewentualnym. To mogę zostawić, przyda się do zdiskardowania. W ogóle dostałem dzisiaj raka, czytając gdzieś u ciebie komentarz, że ta gra jest do dupy, bo grafika cukierkowa, a wychodzi jakaś mroczna karcianka i prawdziwi mężczyźni będą grać tylko w tą mroczną, w tą mroczniejszą. Czy ja nie wiem dlaczego, ale ludzie mają kompleksy jakieś z tym mrokiem, że potrzebują mroku. Super mroczna karcianka Test Legend była super zajebista. Chciało się spać jak się w nią grało, więc polecam mroczne karcianki. A czy nie wynika to też z tego, że zainteresowanie karciankami spadło? Nie sposób się z tobą nie zgodzić, natomiast należy też zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Mianowicie... Muszę to teraz zagrać, prawda? Bo jak on wejdzie w kombat z tym, to ja zginę, a on może wejść w kombat z tym zaraz, więc musimy zrobić tak. Czy zainteresowanie karciankami spadło? A ja obrócę pytanie. A czy ono kiedyś istniało? Czy istniało zainteresowanie Hearthstone'em? I ludzie, znaczy firmy chciały się pod to podpiąć i na fali tego wypuszczały karcianki, jedna za drugą. I wszystkie były chujowe, tak swoją drogą. Ja osobiście uważam, że nie do końca zainteresowanie karciankami spadło, co spadło zainteresowanie Hearthstone'em i po prostu to umarło, bo nie było zainteresowania karciankami. Gdzie wy widzieliście jakiekolwiek zainteresowanie karciankami? Jedyne zainteresowanie, jakie ludzie okazywali karcianką, to były firmy produkujące te karcianki. Ale tak naprawdę ludzie nie mieli jakoś specjalnie hype'u na te karcianki nigdy. Przynajmniej nie kojarzę, żeby ten hype był. Więc
Ciężko mi się zgodzić, że spadło zainteresowanie na karcianki. Bardziej bym powiedział, że... że zagram Jinx na razie. Bardziej bym powiedział, że... że zainteresowanie Hearthstone'em spadło i w drugą stronę. Karcianka powinna być prosta w swoich zamierzeniach? I przewidywalna? Karcianka powinna być przewidywalna? Karcianka powinna być przewidywalna? Stary, jakby karcianka była przewidywalna, to ty siedzisz i patrzysz, o wiem co on zrobi, o wiem co on zrobi, o wiem co on zrobi. Karcianka powinna być wręcz nieprzewidywalna. A prosta, to, no prosta, znaczy prosta w swoich założeniach chyba, a nie zamierzeniach. To tak, z tym się zgadzam, ale artefakt był prosty. Może nie był czytelny, ale był prosty, bo tak naprawdę wystawiałeś sobie ziomków, którzy się bili nawzajem, no to tam nie było nic trudnego. Tylko, znaczy przynajmniej z mojego punktu widzenia, no ja też mam trochę zryty pewnie ten punkt widzenia. Natomiast z mojego punktu widzenia to ta gra nie należała do najtrudniejszych. A wręcz odwrotnie, należała do prostych. Natomiast no... Valve zrobiło dużo błędów z tym i gra też została dobrze przyjęta. Kilka tygodni temu powiedziałeś, że czas karcianek minął, że dzisiaj jest czas autoszachów. Czy w takim razie ta nowość przełamie trendy? Nie wiem. Niestety nie mam pojęcia. Ten nie blokuje, a, ale tym atakować nie będę. Znaczy tym będę. Ale tym nie będę. Tutaj. Kart w deku jest 40. Ni mniej, ni więcej. Tak, gra będzie free to play. Nie wiem, czy akurat ładowanie tego Dravena w tym momencie ma jakikolwiek sens. By tam zadał więcej tego damage'u, ale powiedzmy, że może ma. Siema, baby. Co do... Dobra, skończę temat tego... co to jest? Okej. Skończę temat tego... Ja osobiście w życiu bym nie powiedział, że jest jakiś hype na karcianki ze strony graczy, bardziej ze strony producentów. Z tym się zgadzam całkowicie. I ten hype natomiast zbudował się na popularności Hearthstone'a, który jako jedyna karcianka tak naprawdę osiągnął coś. Problem jest taki natomiast, że Hearthstone jako karcianka od dawna nie osiąga nic poza utratą graczy. Znaczy graczy to może nie, graczy to nie wiem, ale zainteresowania na pewno. W związku z tym... Zestunujemy ją. W związku z tym nie podejrzewam, żeby nagle jakieś zainteresowanie Hearthstone'em się wielkie obudziło, że ta gra będzie musiała walczyć z Hearthstone'em. Ta gra raczej będzie walczyć z samym sobą, w sensie będzie szukać swojego miejsca na rynku. Czy je znajdzie? Nie wiem, o tym się przekonamy, to jest pewne. O nie, kościół. Musimy zrobić tak, mili państwo. Bo to sprawi, że pozbędę się kart na ręce, a to sprawi, że dostanę taką kartę od Jinx,
A to sprawi, że zabije oponenta. Tak sobie to wymyśliłem. A gadanie o tym, czy Hearthstone zostanie wyparty przez to... Przecież Hearthstone leci na łeb na szyję. Popatrzcie sobie na statystyki na Twitchu, popatrzcie sobie na statystyki w goglach. Hearthstone ma się tragicznie. Bardzo tragicznie. I tak jest od paru dobrych miesięcy, albo paru dziesięciu. Więc wiecie... Nie trzeba wiele, żeby gdzieś wbić się z tą karcianką, nie? A ta gra jest naprawdę dobrze zrobiona. Bo jest kolorowa, jest przejrzysta, ma wersję mobile, ma łatwe zasady, ma jakieś tam animacje, jest free to play, jest ten free to play bardzo dobrze zrobiony, jest od firmy, która dba o swoich graczy, czy tam jak to, jakbyście tego nie chcieli nazywać, więc ta karcianka ma szansę odnieść sukces, nie? Czy odniesie, no tego to ja nie wiem, no wróżką nie jestem, chociaż bym bardzo chciał. Ty, czemu? Aha, nie, ta się zmieniła, dobra. Natomiast no ja ma znaczek jakości MKR-a, jak to mówię. Dobra, tak, będzie free to play. Będzie po polsku. Że Valve po klęsce Artifacta nie próbowało go jakoś odratować, w dupie to mam, naprawdę, bo wiesz, nie chce mi się tracić na czasu na rzeczy nieistotne. Ja powiedziałem, że jak ta gra wyjdzie w takim, w takiej formie płatności, to napierdolnie, jeszcze przed premierą tej gry. Ona wyszła bez reklamy, w dupie miała wszystkich, nie było żadnej bety, ludzie się musieli prosić, tylko wybrani mieli do tego dostęp, zrobili turniej, na którym nikt nic nie rozumiał. To po prostu był... To jakby firma, która pierwszy raz wydaje grę, to zrobiła, nie? To była tragedia. Ja miałem nadzieję do ostatnich, no dobra, przez jakieś dwa tygodnie, że to jeszcze jakoś ruszy, że ludziom się to spodoba i tak dalej, no ale nie ruszyło i pff, nara. I tyle. A, zresztą jebać Artifacta. Karty będzie trzeba zdobywać, tak, będzie trzeba zdobywać, ale jest to wiele lepsze i prostsze niż w Hearthstone'ie. Wiesz może kiedy będzie coś w stylu Open Bety? W przyszłym roku w połowie. Niby trochę przypomina Magica, ale jest zupełnie inna. Nie, to jest Magic the Gathering, tylko uproszczony. Nie masz upkeepu, masz jeden początek tury, w sensie start of the round, gdzie się dzieją efekty i jest draw. Masz main, później combat, później znowu main. Później jest zakończenie tury, combat polega na tym samym co w Magicu. Masz stack, stack się rezolwuje dokładnie tak samo jak w Magicu. Nie masz landów, masz uproszczony combat, bo nie ma wszystkich faz. Jest to trochę inaczej przedstawione, ale to jest Magic the Gathering. Jakbyś wziął zasady Magica, to by... Bierzesz zasady Magica i tak. To skreślam, to skreślam, to skreślam, to skreślam, to skreślam. Dobra, to zostawiamy i wkładamy do gry. I to jest Magic the Gathering 1 do 1 z wywaloną częścią zasad. Znaczy... To jest Magic 1 do 1... Znaczy nie. Może być 1 do 1, skoro nie ma części zasad, prawda? Ale dobra, to powiedzmy tak, że to jest... To jest Magic the Gathering z wykrojoną częścią. O. Miłej gry, Mat. Ja dziękuję. To już ma mobilkę? Nie, dopiero będzie miało mobilkę, nie wiem kiedy, w trakcie bety chyba, czy coś tam. Magic dla casuali? Jeżeli masz ochotę tak nazywać, może być, pasuje idealnie. Gra ma teraz preview patch, później w listopadzie jest preview patch drugi Tribu Limited. Early Q1 jest closed beta i gdzieś tam 2020 jest open beta, czy release, czy coś tam innego, nie pamiętam. Tak jeszcze ten. Tak jeszcze a propos... Na szybko może zanim znajdzie gierkę. Proszę, spójrzcie na to jak wygląda Hearthstone. Wy mówicie, że czy ta gra pobije Hearthstone, ale przecież Hearthstone sam się pobija, nie? Proszę bardzo. Nie, przepraszam, long term. Czekajcie, zrobimy sobie mulligana. Potrzebujemy czegoś na pierwszą turę, drugą turę. Te słupki to jest ilość... średnia ilość widzów w ciągu miesiąca, czy jakoś tak, no. Wiadomo co chodzi. Jakaś tam średnia widzów, nie? 2016, 17, 18, 19. Styczeń w dół, luty w dół. I to bardzo, zobaczcie jak bardzo w dół ilość widzów. Marzec bardzo w dół. Tutaj no powiedzmy, że wyrównane, nie będziemy przesadzać.
Później maj, zobaczcie jak to spadło. To spadło o 50%. Czerwiec też w dół, też spadło. Lipiec, masakra po prostu. Spadło, spadło. I każdy miesiąc Hearthstone'a w porównaniu przez ostatnich 4 lat to jest spadek i to w cholerę. To nie jest, wiecie, jakiś tam spadeczek czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy nie chcę zagrać tego. A dobra, nie będzie. To jest w cholerę duży spadek. Tutaj jest 52 tysiące w marcu, a w tym roku było 21. To jest 40%. No to się dramatycznie spada. Dla porównania możemy zobaczyć, jak wygląda LOL. Nie wiem, jak wygląda, bo nigdy nie patrzałem. LOL, równo, tutaj trochę więcej. Tutaj, no, sami ocencie, tutaj trochę więcej, tutaj trochę więcej. Tutaj spadek, tutaj równo. No i tutaj, nie wiadomo. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. To jest ilość wyświetleń, to jest ilość osób, które oglądają na Twitchu Hearthstone'a, nie? Średnio. No, to są gigantyczne spadki, to nie jest 10% czy 20%, tylko niemalże 40-50%, nie? Tak samo w Google Trends, jak sobie wpiszecie. Google Trends to jest takie, ile tam ludzi wpisuje coś tam, nie? W porównaniu na przykład do Brawl Stars, które teraz jest dosyć popularne, to Hearthstone, wiecie, nie istnieje, nie? Wroże, tutaj jest Hearthstone, a tu jest Brawl Stars, nie? To jest przewaga... jeden do 100, nie? Chwila. Jednak takie gadanie nie jest najlepszym pomysłem. Dobra, dawaj tego wariata. Jak on zaatakuje, to mamy teraz odpowiedź. Dobrze, może być. Ale tam nie interesuje nas Brawl Stars, ani Brawl Stars, coś tam. Zobaczcie, w tym momencie to jest 9 punkcików. Co to znaczy? Ja wam to może wytłumaczę, bo wy może nie wiecie, nie rozumiecie tego. Tutaj sobie zdiskardujemy tego jełopa. Damy tutaj do pałeczkę i tutaj będzie miała babeczka 4-1 i może zabije tego chłopa. Teraz zaczynamy. Nie musi, ale może. To jest układ procentowy. Tutaj macie... To był najlepszy moment. Sierpień 2015 to był najlepszy miesiąc Hearthstone'a. I wtedy powiedzmy w ciągu minuty, godziny, czegoś tam... Nie, w ciągu danego okresu czasu było 100 zapytań. W tym momencie z tych zapytań w tym samym czasie jest 9. To jest spora różnica, nie? I dla porównania, wrzesień 2013, czyli pierwszy miesiąc bety, ma 11 punkcików. Czyli przykładowo, tutaj w ciągu sekundy ktoś 11 osób wpisywało Hearthstone w wyszukiwarce YouTube'a. Teraz wpisuje 9, czyli ta gra jest, ma mniejsze zainteresowanie niż w trakcie bety. I wy się mnie pytacie, czy ja uważam, że ta gra zabije Hearthstone'a. Spójrzcie, jak to wygląda. Tu jest spadek non-stop od 4 lat. Tu nie trzeba niczego, żeby tą grę, żeby Hearthstone'a zabić, bo on nie żyje. No, to mam nadzieję, że wyjaśniłem wam wszystko. I możemy przejść do gry, bo już mi się nie chce klepać mordą. A są jakieś nowe mechaniki, których nie ma w MTG? Tak, jest na przykład Spellmana, której nie ma w MTG, to na pewno. Coś jeszcze było, czego nie widziałem wcześniej. Ograniczenie kreatur, no ale to tam powiedzmy, że ten. Ale coś jeszcze. Czempioni oczywiście, no. I coś chyba jeszcze. To nie jest tak, że to... Znaczy w sumie źle powiedziałem na początku. To nie jest tak, że to jest Magic z wyciętym. To jest Magic z wyciętym, z wyciętą dużą częścią i z doklejeniem paru innych rzeczy. Ale nie jest to faktycznie tak, że tutaj tylko wycinali, też dodawali do siebie. Na przykład właśnie ta Spellmana, Czempioni, nie? I coś tam jeszcze było, nie pamiętam. A żebyście mnie nie zrozumieli, ja nie mówię tego absolutnie w negatywnym kontekście. Ja uważam, że ta gra jest bardzo dobrze zrobiona.
i jak wzorować to, jak się wzorować to na najlepszych i nie ma co się dziwić, że tutaj jest gdzieś tam wzorowanie się właśnie na Magicu, który no, jest karcianką, która jest topowa od 20-30 lat, nie? No, chyba więcej niż 20. Jest jakiś in-game tutorial? Tak, jest. Składa się z 12 chyba misji. Czyli jak to tam nazwać. Więc jak ktoś zaczyna, to spokojnie może sobie coś tam ogarnąć na starcie. Dobra, co byśmy tu chcieli zrobić? Myślę, że byśmy tu chcieli zrobić tak. To wyrzucimy, bo to nie jest nam jakoś super potrzebne. Zagramy sobie tego ziomka. I zobaczymy, co dalej on robi. Bo być może będziemy grali to na przykład. Ogólnie to w następnej turze chcę go zabić. A czy uważasz, że dałoby się zrobić karciankę totalnie nie cierpiącą niczego z MTG? Tak. I... Powiem więcej. Takie karcianki w świecie karcianek były. Bo o ile WoW TCG na przykład był Magiciem trochę pozmienianym, mniej więcej tak jak tutaj mamy, to LOTRO, znaczy Lord of the Rings TCG był innowacyjny w 100%, Warhammer był innowacyjny, Legenda Pięciu Kręgów była innowacyjna. Zagramy tą kartę, żeby dobrać kartę i żeby tam zadać jakiś damage. I żeby nie tracić many, bo tam straciłbym 2 punkty many, a to nie jest potrzebne. Ta karta ogólnie się średnio sprawdza. I da się zrobić karciankę, natomiast gdzieś no, te karcianki komputerowe niespecjalnie to akceptują, bo lepiej się sprzedają te, które są na Magicu oparte. Okej. Moim zdaniem dużo tej grze fakt... Znaczy chyba dodaję, zjadłeś. Oś ty głodomorze! Oj ty głodomorze, co ty taki kurwa, matka cię nie karmiła? Że pochodzi z uniwersum LoL, osobiście pewnie bym się nią nie zainteresował, gdyby nie ten fakt. Tak, oczywiście! Stary, 80% osób, które zagra w tą grę, to dlatego, że to jest LoL, nie? Znaczy, liczba z dupy, nie będę tego argumentował. Chodzi mi po prostu o to, żeby pokazać, że bardzo dużo osób z tego powodu zagra. Szczerze, gdyby to nie była karcianka z LoL'a, ja bym się też nią nie zainteresował. Bo jakieś tam niszowe karcianki, to ja już mam... Już przerobiłem tego tyle, że szkoda gadać. Ale natomiast wiem, że ta karcianka przez to, że jest z LoL'a, może odnieść jakiś tam sukces. Mniejszy, większy, ale jakiś, nie? Dlatego się nią interesuję. Mniej lub bardziej. Tak naprawdę to ja nie muszę tego blokować. On mnie nie zabije. Mógłbyś nam, Mati, klucze załatwić za oglądanie strumyka. Podobno jak się na Twitchu ogląda, to jest większa szansa. Stary! Wiesz co, to wygląda tak. Halo? Michał? Weno, pierdolnij mi tutaj paszkę kluczy do rozdania, bo ludzie chcą. No, ale, stary, jak to za 10 minut? Czy ty myślisz, że ja będę czekał? 30 sekund? A jak nie, to wpierdol. No, żeby, dobrze, na maila wyślij. Już ogarnięte, spoko, zaraz będą. Dobra, mi się pisze kolorowe, więc tak, my sobie po pierwsze zestunujemy tego gościa. Żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Jak ty już nie grasz w Herdsta, to ja cię nie mam zamiaru oglądać, bo ta gra jest zupełnie inna i nie mam zamiaru oglądać jakichś Mobile Legends. Ale Dominiku, po co mi to piszesz? Powiedz mi, jaki ma ta wiadomość mieć cel? Bo nie rozumiem. Przeczytałem i nie wiem naprawdę, co mam o tym myśleć. Ale nie dlatego, że to wprawiło mnie w konsternację, tylko po prostu nie wiem, po co jest to napisane. I chętnie nawet się dowiem i podejmę rozmowę, natomiast... Najpierw musisz mi nakreślić kierunek, w którym mamy podążać w tej rozmowie. Spoko, Mati, daj mi chwilę, duże w drodze. Jak widzicie, zaraz będą. Ogarnie się. Jako Diego to mogę podejść na blok, Mati. Nie, tak szczerze powiedziawszy, no to... Czy dobra, no mogę spytać. W sumie jak to pytanie błądzi, więc...
Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Michale, powiedz mi taką rzecz. Dałoby radę parę kluczy do ROR na giveawaya ogarnąć? Uśmieszek. Proszę, zapytałem. Czekamy na odpowiedź. A nie, czekajcie, to się zaltabuje na Facebooka. No nie wyświetlił jeszcze. To nie będziemy czekać, bo szkoda czasu. Ktoś komuś może w skrócie wytłumaczyć, o co w tym chodzi? Masz zabić przeciwnika. A tak serio, to wbij sobie na mój kanał na YouTubie, tam jest oczywiście film między innymi. A jak ci się nie chce, bo jest długi, to może być zrozumiałe, to będzie krótszy na pewno. No mnie nigdy czeka na to, że nie będziesz w nocy płakał w poduszkę, że ktoś ci tak napisał. Okej. Okay. Żebyś zdawał sobie sprawę, że nie każdemu się to podoba. Mój drogi przyjacielu. Mój drogi przyjacielu. Uwaga, oddychaj. Bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że do życia potrzebujesz oddychania, żeby dostarczyć organizmowi tlen. A tak mówiąc serio, ja wiem, że to się nie każdemu podoba. I jest jedna zasada, którą musisz się w życiu kierować. Nigdy nie nigdy nie zadowolisz wszystkich ludzi na świecie. Nie da się zrobić kontentu, który zadowoli wszystkich i każdego. Nie da się. I możesz w ten sposób stracić wielu obserwujących. Ale ja tracę obserwujących od 4 lat. Nagrywając Hearthstone'a. Widzisz, tutaj brakuje troszkę logiki, nie? Bo w tym momencie, jeżeli ja zostanę z Hearthstone'em, to ja tracę dzień w dzień ludzi, którzy mnie obserwują i oglądają. Dlaczego? Bo mają bany na Hearthstone'a, bo już im się znudził. Więc może lepiej iść na jakąś taką grę, która jest bardziej perspektywistyczna. Aha. Nie jesteś głupim człowiekiem? I raczej nie muszę ci tłumaczyć, że nie jestem jedynym, który tak myśli. A ty, nie wiem, czy nie jesteś głupim człowiekiem, bo mam nadzieję, że nie. I ja chyba nie muszę ci tłumaczyć, że ja nie próbuję zrobić każdemu dobrze. To stary, no proszę cię, no ziomek, what the fuck, chłopie. Jak działa składanie deków i system paczek? Składasz karty do deku i masz dek? 40 kart się składa dek, minimum, maksimum to jest 40. 3 kopie jednej karty i tyle. System paczek działa bardzo rozlegle, będzie o tym film. W skrócie masz system progresji, system volta, system shardów, system wildcard, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego na każde zawołanie mówić, więc będzie to na pewno pokazane na streamie. Dzisiaj jeszcze pewnie coś pogadamy, będzie film na YouTubie. W każdym razie jest bardzo przyjazny dla free-to-play graczy. I bardzo nieprzyjazny dla płacących graczy. Pierw lecisz Noxusa. Tak, pierw lecę Noxusa, jeżeli chodzi o progres. Natomiast jest to spowodowane tym głównie, że niczym w sumie, tak na dobrą sprawę. Na pewno lecę jedno, żeby zobaczyć, jak daleko jestem w stanie dojść przez ten czas, co tam będę robił. Ja tam wolę oglądać Matego, który jest zaranny w punkcie jakiejś gry, bo jest z zony, albo ma wyjebane na grę. To się gorzej ogląda. Znaczy, spójrzcie na to z tej strony. A propos tego tam wiadomości o tym tak i tak dalej. Idąc tokiem rozumowania kolegi Michała bodajże, czy Dominika, już nie pamiętam. To czemu ja nie nagrywam Counter-Strike'a, LoL'a, Doty i wszystkich gier? Przecież ludzie się tym interesują, powinienem wszystko nagrywać, żeby nie stracić widzów. Taka jest logika. Co się skończy, kiedy się karty skończą? Nie wiem, co się stanie. Chyba się przegrywa, ale nie wiem. Są już jakieś kosmetyczne rzeczy? Nie, siema, siemanko, elo, 3-2-0. Pamiętajcie o jednej rzeczy, nie jesteście pępkiem świata,
i nikt tak naprawdę nie będzie u was biegał, bo wam się coś nie podoba, nie? Ludzie, którzy robią w internecie, w większości są na tyle kumaci, bo wiecie, zarabiają taką kasę, jaką się przecież temu Polakowi nie śniła. Nie dlatego, że mieli farta, tylko dlatego, że kumają czacze, nie? I oni nie są debilami, którym trzeba mówić, że ludziom się nie wszystko podoba, czy coś. Serio, mówię wam. Dobra, jedynka na pewno zostaje. Czy zostanie Jinx? To jest pytanie warte świeczki. Gram pierwszy. Pierwszy, drugi... Nie, to wyrzucimy ją. Potrzebujemy jedynki, dwójki i... dobra, mamy dwójkę. No reszta taka 2 na 10. A, dobra, już lepiej. Na razie gramy tego wariata i ten wariat wjeżdża w dupcię, czy w twarzyczkę. Hopla, 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 hopla. O, na przykład w Magicu nie można zagrywać kreatur w turze przeciwnika. Tak, naprawdę. When an ally gets barrier, grant me plus 2 plus 0. Okej. Twoim bardziej preferowanym typem deku są discardy. Trzęsie na przepalenie. A, w tym sensie. Nie, to też nie. Lubię mil deki, ale to nie jest mój preferowany typ deków. Słyszałem plotki, że jak się jest na streamie, to randomowo można dostać klucz, coś takiego. Tak, ale tylko na YouTubie. A jak wygląda discard w tej grze w porównaniu do Hearthstone'a? Pierwszy działa. Stary, pytasz po jednym dniu? Ten deck, który złożyłem, działa i gra się nim bardzo dobrze, natomiast czy on... czy on faktycznie będzie działał w przyszłości, to się okaże. Natomiast wiesz, w pierwszym dodatku da się złożyć deck, który no, ma dużą synergię. Jeszcze tutaj też jest to... Piszą do mnie na fejsie? Do mnie nie piszą na fejsie. A ja nie mogę zagrywać tego dziecka? O, nawet nie wiedziałem. Właśnie, to co chciałem powiedzieć. To całkiem fajnie. Tutaj synergie działają a propos discardu, nie? No bo discard to są synergie. Taki sztampowy przykład synergii. Jeżeli chodzi o synergie ogólnie, to tutaj one są. Nie chcę gloryfikować tego tak za bardzo, ale dosyć przemyślanie zrobione, nie? W sensie tutaj macie jakieś tam painowanie się, tu macie jakieś discardy, tutaj macie jakieś tam dostawanie buffów, tutaj dostawanie czegoś innego, jakieś zdrowy i tak dalej. I wygląda to całkiem optymistycznie, tak szczerze powiedziawszy. I interesująco. Moim zdaniem, moja opinia, strasznie dobrze się ciebie ogląda w tego typu dekach. W sensie wyglądasz, jakby sprawiały ci mega frajdę. W dodatku podobnie jest z dekami, które w jakiś sposób sam... Który w jakiś sposób sam złożysz. Mam takie odczucie, że po prostu jakby to nie jest zwykły deck, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, znaczy... The fate of mortals and spirits falls to me. To be honest, uważam, że mówiąc wprost... Przesadzacie. Deck to deck. Czy to jest control, aggro, czy cokolwiek, gra się w tym mniej więcej ten sam sposób. A, czekaj, bo ty mówisz o discardzie, w sensie o mil decku, dobra. Bo mil deck to jest taki, który pali karty w deku przeciwnika, a discard to jest to, co ja gram, że masz karty, które wyrzuca z ręki.
Okej, okay, Mildek faktycznie jest nieco specyficznym rodzajem deku, okej, okay, z tym się zgadzam. To powiedzmy, że wiem. I znaczy powiedzmy, że wiem i się powiedzmy, że zgadzam z tym, co napisałeś. Cześć, Marku. Nie blokuję, bo po co? Zrobimy tak. Zrobimy tak. Chciała baba Mac, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Tak, 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 tak. Nie, Boże, nie, 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 chwila, 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 chwila. Ten damage nic nie robi, a mimo wszystko... O, tak to sobie rozplanujemy. Ten damage nic nie robi w tego Shena, a mimo wszystko tutaj jeden damage coś tam potrafi zmienić. Coś mi tu wybuchło, ale nie mam dlatego pojęcia co. O, ty draniu. No dobrze, no ale to i tak wygrywam. Tak, Tysiu. Pograj Pokémon TCG, please. Mój drogi przyjacielu, ale... Ale... Dobrze, pogram. Będę tą mniejszością, która sięgnie po to, bo dobrze się zapowiada po prostu jako karcianka. Czy ja wiem, czy mniejszością? Nie powiedziałbym, że... Nie powiedziałbym, że... W tą grę będą grać tylko ludzie, którzy grają w LoL'a. Powiedziałbym, że... Bardziej prawdopodobne jest, że większość będzie grać w to, bo się jara karcianką, niż faktem, że jest LOL. LOL to jest po prostu dobry marketing. Ty, a dlaczego mi się skrzynka nie ulepszyła? Do ducha. Nie podoba mi się. Aha, bo może muszę zrobić jeszcze expa więcej.